Bardzo się cieszę, że zechcieliście Państwo przyjść, aby zapoznać się z tym, co w tej chwili się dzieje w zakresie organizacji powiatowego transportu publicznego i chcemy z Panem Prezydentem opinii publicznej przekazać informacje na bieżąco o obecnym stanie prac. Przypomnę, że to, co my w tej chwili przeżywamy, wynika z konieczności podpisania porozumienia z Panem Prezydentem jako ze starostą Grodzkim, ponieważ jest to jedyna możliwość, abyśmy mogli skorzystać z dobrodziejstw Funduszu Rozwoju Przewozów Autokarowych. Organizujemy więc transport publiczny, którym głównymi partnerami jest miasto Grudziądz oraz powiat grudziądzki, natomiast sieć obejmować będzie gminy naszego powiatu. W tej chwili mamy 3 gminy partnerskie, to jest gmina Grudziądz, gmina Radzeń Chomiński, gmina Gruta. Kiedy ta inspiracja stała się dla nas istotna, to okazało się, że pojawiły się nowe oczekiwania i nowe nadzieje i stąd właśnie wejście gminy Gruta z propozycją i tam właśnie linia do Gruty będzie linią nową w stosunku do tego, co funkcjonowało w ubiegłym roku w ramach transportu organizowanego przez gminę Grudziądz. Ten transport przez gminę Grudziądz nie był objęty pełnym dofinansowaniem i dlatego my, powiat grudziądzki, organ starosty, ten transport przejmuje z rozszerzeniem. Pozostałe gminy prawdopodobnie też będą przystępować, zastanawiają się nad tym, mają w tej chwili inne rozwiązania umowy, one muszą się skończyć, ale liczę na to, że one się rozwiną. Łącznie w tej chwili będziemy chcieli zakontraktować do Pana Wojewody około 700 tysięcy kilometrów rocznie, z czego prawie połowa to są kilometry na terenie miasta Grudziądz. I tutaj może trochę wyprzedzając wypowiedź Pana Prezydenta, powiem, że w ramach projektu naszego porozumienia uwzględniliśmy wszystkie oczekiwania zgłoszone ze strony miasta, między innymi to, żeby z naszego transportu korzystali mieszkańcy miasta bez konieczności wykupywania dodatkowych biletów okresowych. Do tego zobowiążemy się również do koordynacji rozkładów jazdy i do wszystkich innych kwestii organizacyjno-technicznych. Natomiast na terenie naszych gmin funkcjonować będzie i w ogóle w ramach tego transportu, te 700 tysięcy kilometrów to 15 linii komunikacyjnych, z czego 11 będzie wjeżdżało do Grudziądza, pozostałe 4 to są gminy linie łączące gminy naszego powiatu. Jesteśmy w tej chwili w trakcie prac prawnych, legislacyjnych, sporo tego jest, musimy podjąć wiele uchwał. Powiat grudziądzki już, Rada Powiatu Grudziądzkiego już podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do porozumienia z Panem Prezydentem. Poszczególne gminy także podejmują uchwałę w sprawie odrębnych porozumień dotyczących dotacji dla powiatu grudziądzkiego, ponieważ dzielimy się kosztami proporcjonalnie do liczby kilometrów na terenie danej gminy. Wszystko jest na dobrej drodze. Jeżeli Rada Miasta Grudziądza podejmie uchwałę, ja na to gorąco liczę. W ogóle dziękuję Panu Prezydentowi i Radnym Miejskim za przychylne podejście. Mogę tak powiedzieć, ponieważ mieliśmy spotkanie z radnymi, opinie tych radnych, którzy były bardzo przychylne. Ja bardzo gorąco liczę na wsparcie, na zrozumienie, trochę wyrozumiałości na początku, ponieważ dla powiatu grudziąckiego jest to zadanie nowe. Nie ukrywam, że trudne, poważne, szczególnie dlatego, że to jest krótki okres. Musimy wszystko spiąć do 20 grudnia, włącznie z wyborem operatora. Bardzo dziękuję. Dziękuję, że udało nam się wypracować takie wspólne porozumienie. Mam nadzieję, że na najbliższej sesji Rady Miejskiej radni podejmą uchwałę w sprawie właśnie porozumienia ze starostą, ale też trzeba pamiętać, że to jest szersze porozumienie, ponieważ wielokrotnie się spotykaliśmy z wójtami, z burmistrzami starostwa grudziąckiego, ale nie tylko, bo liczymy w dalszej perspektywie na współpracę z gminą Dragacz i udało nam się dojść do właśnie wypracowania takiego porozumienia, pójścia w kierunku budowania przewozów gminno-powiatowych. To jest w mojej ocenie wyjście naprzeciwko oczekiwaniom mieszkańców zarówno miasta Grudziądza, jak i całego starostwa. Grudziądz pełni rolę centrotwórczą. Jest z założenia w strategii województwa, jest liderem, jeżeli chodzi o miejski obszar funkcjonalny. A więc jakby to, co dzisiaj robimy, jest pierwszym
krokiem, myślę, do pewnej takiej integracji z korzyścią dla mieszkańców i powiatu, okalających gmin, ale też i Grudziądza. Przed nami jeszcze oczywiście ciężka droga, bo tak jak pan starosta powiedział, jesteśmy na etapie pewnych formalności. W tej chwili już część gmin podjęła stosowne uchwały. Akurat u nas radni będą nad tym debatowali w najbliższą środę, ale kolejny etap to oczywiście spisanie konkretnej umowy, wybór operatora. Myślę, że w przyszłości też powołanie związku. Oczywiście, jeżeli ten system dopłat będzie tak dalej funkcjonował. Z punktu widzenia mieszkańców Grudziądza rysuje się tutaj wiele też korzyści. Chociażby skorzystanie z systemu dopłat pozwoli uzupełnić naszą siatkę połączeń bez ponoszenia dodatkowych kosztów, a dzisiaj na komunikację miejską przeznaczamy bardzo duże środki, ale także pozwoli mieszkańcom Grudziądza, czy tym, którzy wykupią bilet okresowy na naszą sieć komunikacji miejskiej, korzystać bez dodatkowych opłat z tej komunikacji powiatowej. Więc tych korzyści rysuje się bardzo dużo. W przyszłości, w kolejnym roku, już w projekcie budżetu mamy to zapisane, chcielibyśmy wprowadzić bilet elektroniczny, kartę. Bilet elektroniczny będzie takim pierwszym etapem do karty miejskiej. Ona może przyjąć różną formę aplikacji czy karty takiej plastikowej. To też, myślę, uprości w przyszłości system rozliczeń. Więc będziemy na bazie tych rozwiązań komunikacyjnych budowali kolejne obszary współpracy z gminami, które nas okalają ze starostwem. Bardzo chciałbym tutaj podziękować także staroście za to podjęcie tego wyzwania. Wspólnie tutaj działamy i prawo jest takie, że akurat to starosta jest tym liderem tego projektu, ale jest to wyzwanie, to co już wielokrotnie deklarowałem, będziemy się nawzajem tutaj wspierać merytorycznie, ponieważ my mamy bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o organizację komunikacji miejskiej, też komunikacji tej podmiejskiej, ponieważ nasze MZK obsługiwało przecież też i gminę Grudziądz, czy dzisiaj obsługuje gminę Guguźno. To, co też bym chciał podkreślić, co też wielokrotnie radni poruszają, chcielibyśmy w przyszłości wykorzystać potencjał naszej spółki przewozowej. Dzisiaj w tym jakby rozdaniu, można powiedzieć, jest to niemożliwe, ponieważ są pewne ograniczenia, rozwiązania prawne, które uniemożliwiają, aby MZK świadczyło tego typu usługę. Ale w przyszłości, zobaczymy jak to się będzie kształtowało, no chcielibyśmy, żeby ten potencjał, szczególnie, że dzisiaj mogę się podzielić też bardzo dobrą informacją. Otrzymaliśmy podpisaną umowę na dofinansowanie 17 autobusów elektrycznych, więc potencjał naszej spółki się rozwija i będzie się rozwijał, więc chcielibyśmy, żeby on także był wykorzystany. Tyle. Panie prezydencie, jak będzie wyglądała sprawa korzystania z przystanków komunikacji w mieście przez te przewozy? No, w zeszłym roku wiemy, że o tej porze akurat się spór o to toczył. Nie, to jest wszystko już zapisane w projekcie uchwały, więc jak najbardziej te przystanki zgodnie z projektem uchwały będą wykorzystane. Tak jak powiedziałem, siatka naszych połączeń będzie uzupełniona. To nie ma być konkurencja, tylko uzupełnienie. Zupełnie inaczej było rok temu, kiedy przewozy przez nasze miasto były tak zwanymi przewozami komercyjnymi. I było bardzo dużo obaw dotyczących chociażby polityki biletowej, ceny biletów na tych przejazdach miejskich. To porozumienie, które no mam nadzieję, że radni się na to zgodzą i podpiszemy, ono daje tą szansę, że właśnie eliminuje ten efekt konkurencji, że będziemy współpracowali co do siatki połączeń, ale też i czasu, ale też i tej polityki cenowej, jeżeli chodzi o bilety. Jeszcze raz powtórzę, to ma być wyjście naprzeciwko potrzebom mieszkańców, bo my jesteśmy do tego powołani przecież, żeby jeżeli istnieje tylko taka możliwość, no to właśnie skorzystać z dopłat
system jest jaki jest, on też jest, ma wiele, wiele wad, no ale, ale mówię o systemie dopłat, bo jest dość skomplikowany, on mógłby być zdecydowanie prostszy, ale rząd przyjął akurat tego typu rozwiązania, więc no, wychodzimy tutaj naprzeciw tym oczekiwaniom mieszkańców, ale także właśnie korzystając z tego, co daje nam rząd.